Witam serdecznie, ukłony Łojciec tej strony, kolejny odcinek z Gry Daymare. Po krótkiej przerwie, która była spowodowana pewnymi rzeczami, które musiałem wykonać w życiu realnym, nie mając przy okazji czasu na nagrywki, powracamy z kolejnym spotkaniem z naszą bohaterką Dalilą. Powiem wam szczerze, nieco się stęskniłem. Rozgrywka coraz bardziej trudna, coraz więcej przeciwników, coraz częściej ginę. Co na początku, powiem wam szczerze, tak się zastanawiałem, czy ten survival horror jest taki łatwy, czy ja jestem takim dobrym graczem. Okazało się jednak, że to były tylko przygrywki. Teraz już ostro mnie walą. Najczęściej powtarzam spotkania tutaj z zastrańcami dwa do trzech razy. Podejrzewam, że ta częstotliwość powtórzeń będzie rosła wraz z, jak będę przedzierał się w dalszej części gry. Zobaczymy. Spoglądam teraz nieśmiało na swoje uzbrojenie. Nie wygląda to dobrze. Czekajcie, odpaliłem tą latarkę? Odpaliłem, dobra. Nieco oświeca. Po krótkim pobycie na zewnątrz znowu przemierzamy jakieś zakapcianałe podziemia, korytarze, jakieś bazy dziwne. Ostatnio udało nam się odzyskać tą walizkę. Niestety walizka się roztrzaskała, a z walizki wypadła fiolka. Natomiast w fiolce najprawdopodobniej była krew. Czyli to tyle, jeżeli chodzi o ostatnie fabularne wydarzenia. Jeez, this place smells like shit. Bali gównem. Czyli niezależnie od tego, czyim gównem, podejrzewam, że gdzieś śmierdziało. No nie wiem, nie wygląda to przyjemnie. Wydaje mi się, że... Zawsze tutaj... No właśnie. Dalila, czemu tak wolno biegasz? Oh fuck! O Jezu! Gruby, gin! Ja pierdzielę, wejście na schody nie były dobrym pomysłem. A może jednak? Dobra. Przeładowuj. Nie wiem, czy to byli wszyscy. Czy ja mam jakąkolwiek apteczkę? No niestety nie. Nie to. Wciskam kółko, niestety... No, teraz będzie festiwal postękiwania. Do momentu, aż nie znajdę jakiegoś zdrówka, żeby tą moją Dalilę przywrócić do jakiegoś takiego sensownego stanu. Nie wiem, ja już mówiłem wielokrotnie, że te potyczki są coraz częstsze. Oczywiście ilość przeciwników jest też mocno zależna od nas. Jeżeli będziemy dobrze tutaj likwidować te kule mocy, które wydobywają się bardzo często z powalonych typów, to jest szansa, że tych przeciwników będzie mniej. Natomiast jeżeli... Zobaczcie, co się dzieje. O kurde, bala. Ja pierdzielę. God damn, widzieliście to? Czterech od razu zastrusów. Dobrze, że to się odbyło na schodach. Nie na otwartej przestrzeni. Bo oni lubią flankować, z różnych stron odskakują. I wtedy mógłby być mały dramat. Na szczęście nikt mnie nie chycił. Zdrowia nie mam zbyt wiele. I mogłoby się to zakończyć śmiercią. Oraz kolejnym powtarzaniem spotkania. Powiem wam szczerze, że te spotkania są na tyle emocjonujące, że... Dlatego ja po prostu siedzę tutaj napięty jak struna. Za każdym razem wyglądałem nieco inaczej. O kurwa! Wiedziałem, zdążę! Masakra! No chcą mi ewidentnie wykończyć. Ja sobie zaczynam tu coraz częściej pobluzgiwać. Znaczy ja zrobiłem sobie takie założenie, żeby faktycznie nie używać tego słownictwa, natomiast tu w tym wypadku jest to czasami silniejsze ode mnie. Także jak czasami poleci jakiś ptaszek z góry, wszystkich bardziej wrażliwych, przepraszam. Dobra, walić to idziemy. Ten faktycznie był tutaj przyczyniony tak mega po chamsku.
Czekajcie, tutaj coś będzie miał. Maska przeciwgazowa. Maska przeciwgazowa, która służy do ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza i toksycznymi gazami. Czyli będziemy wchodzić najprawdopodobniej w jakiś teren, gdzie trzeba będzie używać tej maski gazowej. Nie, co ty robisz? Czekajcie, tu mam jakieś upgrade'ownice i apteczkę wymarzoną. 86, no słabiutko, powiem wam, że po zażyciu apteczki posiadać jeno 85. Jest i szafa, o kurde. Spróbujmy. Użyj. Goddammit, czy dam radę? Próby 3, czas trudny. Poziom trudności trudny. Kurde, dawno ty... O Jezus, dobra, nie zrobię tego. Nawet nie ma szans. 7. 7! Bardzo łatwo przeskoczyć. R. R. Co jest? Dobra, walić to. Nawet nie podejmuję tematu. Ja sobie może tą szafę zrobię poza nagrywkami. Jak widzę, że teraz jest jakiś wyższy poziom trudności, jakieś takie czaszki zaczęły się pojawiać. Zwiększy zasięg, już zdobyłem. Większa pojemność zbiornika. Większe tempo doładowania. Nowy filtr zwiększa prędkość uzupełniania płynu. Mina mrozu i tarcza mrozu. Po ulepszeniu stacja zostanie wyłączona. Nowa technologia, która błyskawicznie generuje wokół użytkownika tymczasową barierę lodu, lodową zdolną do zatrzymania szybkich pocisków. No i masz tu babo placek. Dobra, minę wezmę. Nie wiem czemu. Zdaje się na tak zwaną intuicję. Podczas celowania naciśnij R1, aby wyświetlił ulepszony pocisk mrozu. Naciśnij R1, aby zostawić minę mrozu. No dobra, spróbujemy w praniu. Jak to będzie wyglądało, ta mina mrozu, o ile będę o niej pamiętał. Podejrzewam, najprawdopodobniej znając moją dobrą, ale krótką pamięć, tą minę zastosuję przypadkowo, ewentualnie w ogóle jej nie zastosuję. Mogę w zasadzie wziąć tarczę. Szkoda, że nie ma tak zwanego wydłużenia paska zdrowia. Z pewnością z tego skorzystam. No nie wiem. Kurde, masakra. Powiem wam szczerze, że sam mam do siebie teraz pewne zastrzeżenia, bo na początku podszedłem do tej gry... O Jezus! Troszkę na zasadzie heheszków. Co to za krapik? A generalnie ta gra... Tak się wkręciłem, jak ostatnio w żadną inną. I cena jest super, i jakość gry, i to, co nam dostarcza ta gra. Czyli faktycznie jest, przynajmniej w moim przypadku, survival horrorem. Bo ja tu walczę o przetrwanie. Czekajcie, bo się coś dzieje. Nie, pierdziele, to co poły. What the fuck? Znowu walka. Over here. Dobra, mamy cutscenkę. Mam nadzieję, że tym korytarzem już nie będziemy musieli wracać. Że cała trójka, czy tam czwórka. Follow me my ass. Who the hell are you? Coś ty za jeden. That suit. Are you with Hades? Your questions will not beget the answers you seek. But you're right. Nie tak szybko. The shadow of our Lord Hades is rapidly spreading over this place. So the time has come for us Hades to make a choice. Look, I've had enough of your bullshit. Bullshit. What kind of game are you playing in this goddamn asylum? It's fucking absurd. What did you do to me in that room? You better answer, or else. Or else what? You forget that I just saved your life. This no, is nie not wiem. The time dałbym for radę. Answers. Now follow me, and when you are ready, you will understand. Czekaj, bo za daleko zaszedł gdzieś, poszedł sobie. Zgubiłem go, a nie jest. Ja oczywiście muszę powęszyć. A nie, da się tu zejść. Bo nie chciałbym przegapić czegoś, co mogłem podnieść, a nie podniosłem. Ziomuś czeka. Co to znowu za jakiś pojaździk? It even has its own transportation system. How big is this place? No właśnie. Hey, wydaje mi się, że duże. Aptum. You can call me Aptum. Aptum. The fuck? The fuck? Tell me where we're going then, Aptum. Impatience is clouding your mind. At the end of this glorious day, you will thank me. Prepare yourself for what is to come. Yeah, sure. No dobra, podążamy z Aptumem.
Uratował nam życie, także w zasadzie możemy mu nieco zaufać. Ktoś nas obserwuje. Tell me where we are. Home. I'm sick of your bullshit. Like fuck, I'll follow you in there. What do you want from me? Do you know Radek? Radka wszyscy znają. Wow. A, to jest ten. Don't take another step. To jest ten dźwięk, który powoduje, że oni dostają jakieś zajoba. Co tu się dzieje? Did you think I didn't know? You are not worthy to carry it. None of us are. Wow, urwał jej głowę. Koniec gry. Przydusił nam Dalilę. A, czyli to jest ta zawartość walizki. Czyli chyba się nie dowiem, co tam było. Wow, kobietę jeszcze kopnął. Matko boska. Urwał jej głowę i ją kopnął. Podejrzewam, że za chwilę się obudzimy. Czekajcie, przeczytamy. Złowieszczy, nieziemski dźwięk rozbrzmiewa ponownie, zdając się rozchodzić po całej bazie. Tajemniczy mężczyzna, który właśnie uratował i przedstawił się jako Upton, wpada w szał i uderza ją. No nie wiem, udusił ją, kopnął w głowę. Chwyta wypełnioną krwią fiolkę i rozbija ją o ziemię. Reyes była świadkiem podobnego szału już wcześniej u naukowca HCO. Dźwięk wydaje się mieć intensywny i szkodliwy wpływ na niektórych ludzi, doprowadzeni do szału w ciągu kilku sekund. Właśnie o tym dźwięku mówiłem, świczka. A nawet kilka świeczek. Zawsze mi się podoba, jak oni śpią z tymi karabinami wszystkimi. Strzelba pod bokiem. I w masce, nie? Nie wiem, czy da się spać w masce? Czy można by było usnąć w masce? Niekoniecznie. Ja nie wiem, czy ja bym mógł nawet biec w masce. Co by się stanęło? Ktoś nas tu przytargał. Chyba ten Upton. Dalila. Czy mam dalszy ciąg cutscenek? Jakaś kobita. Don't you recognize me? It's me. No. To ja. No. You're not real. We are here. Look at me. You're here. Ale kto to jest? I know you hate me. Stop it. Leave me alone. That's so you. Just like when we were kids. No, to jakieś grzebanie w dzieciństwie. Matka jest? Siostra? Być może w poprzedniej części to była jakoś. Don't call me that! Stop! Get away! Ale nie mogło być o poprzedniej części, bo to jest prequel tej części, także... Być może to moja nonszalancja i nieczytanie notatek spowoduje, że jestem gdzieś, jeżeli chodzi o fabułę, mocno z tyłu. Come on! Ready. No dobra, będziemy ready, czy nie będziemy ready? Zbadaj obszar, brzmi złowieszczo. Śmierdzi przeciwnikami. Znowu mi latarkę, za każdym razem mi latarkę wyłączają. Ten pan, to już raczej z niego nic nie będzie. No nie wiem. Strange. He must trust you. Maybe it's because of your uniform. Did he find a new girlfriend? Shh, be quiet! Quiet. Under normal circumstances, Hades aren't welcome here. But Aptum has always helped us out, so we'll make an exception for his sake. And you might have your uses as well. Fuck you. Leave me alone. Watch your mouth. We see and hear everything. We've been locked up in here for so long. As our guest. You should show some humility. She should leave, right? Do you want to go? No, Doctor. Then be quiet. Come and join us, my dear Hades.
Dobra, obadam sobie tutaj ten teren. Czekajcie, a tam było jakieś wejście. Nie wiem, czy ja nie powinienem wejść tamtędy. A, przegapił. Niewiele mi tych naboi przybyło, natomiast przybyło troszkę. Muszę to zbierać i kolekcjonować, oszczędzać i nie rozrzucać się tymi nabojami. Dobra, idę przygotowany. To jest ten moment, kiedy najprawdopodobniej jakieś bydle tu spróbuje mnie zaatakować. Oni teraz są tak poumiejscawiani. Czasami po prostu stoją za rogiem, jak dziady wstrętne. Człowiek się nie zdąży obejrzeć. Gdzie mam teraz iść? To jakiś rodzaj kamery. Czekajcie, tu jest przejście. Ja pierdzielę. Dobra, tam są schody i jest exit. Okej. Czyli nikt mnie tutaj nie próbował ubić. Troszkę dziwne. Natomiast oczywiście jestem z tego powodu szczęśliwy. No nie wiem. Jakby przyozdobienie tego terenu nie wygląda zachęcająco. Kurde, otwarta przestrzeń. Z czym to się będzie wiązało, proszę państwa? Hey you. I'm speaking. Who the hell are you? I'm the doctor. A doctor. A researcher, to be precise. And you are the new arrival. How are you feeling? Actually, I don't care. The only thing that matters to me is getting out of here. We're stuck in this room. Would you help us, dear? Why should I help you? Well, because otherwise you'll rot in here too. We have total control of the entire facility from this room. So, I could let you out whenever I want. I just need a little convincing. Okay. Let's say I believe you. What do you want in return? I've got news for you. We're short of oxygen. We need to reactivate the ventilation system before we all move on to a better life. We tried praying, but that didn't work. So much for being in total control. Touché. Anyway, you scratch my back, and I'll scratch yours. You'll have to get to the technical area. We tried before, but nobody made it back. Now kurde. We've run out of volunteers. But don't worry. I'll guide you. I guess I don't have a choice. That was easier than I anticipated. The Hades I remember were a little less compliant. Are you sure you're all right? Do you want my help or not? No dobra, misja samobójcza. The main entrance to the maintenance area is blocked. You can't get in from there. Go to the cells in Block B to gain access to the lower levels. You'll find an alternative entrance point there. And then you'll be able to restart the ventilation system. Dobra, czyli trzeba będzie uruchomić wentylację. Latarka, dobra, odpalana. To nam potwierdzała wszystko. Ku naszemu nieszczęściu. No dobra, czyli teraz będzie coraz pora na tak zwaną grę właściwą. Czyli ogarnianie tego stada cudaków, którzy za chwilę tutaj będą próbowali nas udusić, urwać łeb albo złamać kark. W zależności to co woli. Ciemno. Kuchnia. Stąd jest jakieś wyjście w ogóle z tej kuchni? Co tu się stanęło? Po co ja tu w ogóle przyszedłem?
O, tędy, dobra. God damn it. No niestety będę tak cały czas szedł. Kusi mnie, żeby pobiec. Natomiast lęk przed atakiem jest silniejszy. Czekajcie, tu muszę sobie badać. Pyzy? To są pyzy? Nie, to są nieobrane... Co to jest? Ciężko to z ziemniaki albo, nie wiem, kamienie. Ale bida. Dużo fruwa, to są bąbelki? Nie, motylki, muchy. Nie wiem, co to loto. Co jakiś czas widzę właśnie te owady. Natomiast na muchy trochę za duże. Czekajcie, jest miejsce, w którym będę mógł zapisać sobie grę. I to chyba uczynię. Dobra. Na szczęście tutaj zapis przebiega szybko i sprawnie. Dobra. I po zapisie. Mamy jakiegoś dżentelmena, który zaraz nam coś z siebie da. Pestkę chyba jedną, tylko shotgunową. Ale lepsza jedna pestka niż pestek brak. Ja pierdzielę. Jakieś źródło światła niewidne by się przydało dodatkowe. Wow. No dobra. No nie wiem. Maybe. I know you're judging us. But before all this, oh, back then, everything was perfect. We at U.S. Progress have lived through incredible times. We had a dream. The Abyss Scan Program. I was responsible for one of the most innovative research projects in history. Until you people turned up. We refused to do your dirty work. To sacrifice human lives. To transfer matter at any cost. So many innocent souls. So much unimaginable pain. We refused to cooperate. And they locked us up. But they paid for it. A seismic shockwave, and then those beings arrived. By the way, have you noticed those electrical devices scattered around? They're for isolating electromagnetic fields. It's the only way to keep them at bay. Oh, I'm sorry. Where was I? The Abyss Scan Program. Never heard of it. One thing at a time. Z jakiegoś dziwnego powodu podczas tych cutscenek... O, teraz mogę już biec, natomiast kiedy przemawiała panna, nie mogłem. Ja chciałem sobie zrobić tu mały research otoczenia. W nadziei, że znajdę cokolwiek. Coś tam znalazłem. Dobra. Wydaje mi się, że... I tak mi się dość długo udawało bez przeciwników. I ten miły czas za chwilę się skończy. God damn it. Ale jest klimacik, naprawdę jest klimacik. To jest jakiś rodzaj łaziny. To jest tak zwana deszczownica sufitowa. Zaraz to wyskoczy, no nie wierzę, że nie. Ja pierdzielę. Czekajcie, tu coś jest. Wkład mrozu. Czekajcie, ja to pamiętam, że tą minę sobie odblokowałem. Co tu się stanęło? Porzucane te chłopy. No dobra, idziemy na dół. Pożary gasimy w taki standardowy sposób, strzelając kulką mrozu. Ale tu już jest naprawdę ciemno. Dobrze, że są te miejsca, które faktycznie z ogniem, które rozświetlają tu dookoła okolice. Okej. Kurde, ale słyszę normalnie jej oddech, nie? Gram w słuchawkach. Jak się przyspiesza, jak biegnę, ona oddycha coraz szybciej.
Ale oddech jest taki charakterystyczny, jak podejrzewam w masce. To mi się przynajmniej wydaje. Where now? No raczej tam. Czekajcie, co ja tu znalazłem? Apteczkę! No apteczka mi się na pewno przyda. A czy ten chłop coś ma? Nic nie ma. Tam zostawimy. Mam nadzieję, że nie z tego miejsca powinienem to ustrzelić. Że nie będę musiał wracać. Natomiast chciałbym sobie to zostawić ze względu na to, że dochodząc tam... Kurwa, gdzie? Goddammit! Dwóch się odpaliło. Ja pierdzielę, nie. Ten dźwięk, powiem wam szczerze, przyprawia mnie o drżenie. O poty. Teraz już buzi widzę. Nie będę marnował shotguna na was, patałachy. Póki co do przodu. Oni póki się gdzieś tam materializują z przodu, to jest ok. Gorzej jak gdzieś za pleckami się zmaterializują. Troszkę z przodu, gdzieś tam z boczku. I wtedy faktycznie robi się niewesoło. Dobra, się okaże, że bym musiał wracać. Nope. Goddammit. Czy mój powrót będzie też tą trasą? Może być to nieco skomplikowane. Ja nie wiem, czy ja sobie nie zrobiłem kuku właśnie. Chyba tak. Czekajcie, spróbujmy. Doładujmy. Nie chciałbym jej spalić. Natomiast ona nawet nie może wejść w ten ogień, pomimo tego, żebym chciał. Czyli wracam. Czekajcie, chyba że zamrożę tą rurę. Jeszcze spróbuję zanim. Nope. Niestety, pomimo mojej najszczerszej chęci, muszę zrobić tak zwany powrót. Na szczęście to chyba nie było daleko. Ja pierdzielę. To jest tragedia. Teraz za chwilę to się zgubię, bo ja już nie wiem gdzie jestem. A, dobra. Czy jednak trzeba było tą rurę zagasić? Tak się akurat rozwodziłem na ten temat. W zasadzie przewidziałem tą sytuację, ale liczyłem... Dobra, no trudno. Potrenujemy sobie teraz bieganie w ciemnościach. Fuck shit, gdzie my są? Nie tu. Dobra, tam jakaś poświata jest, także... Mam nadzieję, że to jest moment, że... Oni nie zaatakują po raz kolejny. Jezus, gdzie ja jestem? Robole? Hir? Ja pierdzielę. Chyba tak. Nie no, masakra. No właśnie tu. Tu miałem wejść? Co jest? Gdzie ja w ogóle biegłem? Powiem wam, że teraz się pogubiłem maksymalnie już. Ja właśnie zauważyłem, że jeżeli przesyłam film na YouTube, on bardzo rozjaśnia te nagrania i potem oglądając na telefonie czy na telewizorze wszystko widać, natomiast ja teraz widzę niewiele.
Nie wiem, czy powinienem sobie tą grę troszkę rozjaśnić, tylko boję się, że jak za bardzo rozjaśnię, to później na YouTubie będzie jeszcze jaśniej i to nie będzie wyglądało zbyt naturalnie. No dobra, dotarłem z małym potknięciem. Mamy kolejną rurę. Czyli w ogień Dalila nam wejść nie może. Dobra. Drzwi, czyli teraz tutaj. Dobra, nieco jaśniej się teraz zrobi. O kurde! No nie ma szans, nie ma szans, tak się bydle zaczaiło, że naprawdę trzeba wiedzieć, że on tam będzie stał i wtedy człowiek jest przygotowany na spotkanie z nim. No bo jak teraz zamrozi... Może faktycznie trzeba było w upgrade'ach wykupić szybszy czas zamrażania. Bo jak od momentu, kiedy ja zaczynam zamrażać, do momentu, jak to bydle do mnie podbiega, to ten czas jest mega krótki. Zaczekajcie, zrobię sobie jakiś super zapis szybki. 10 zapisów. Gdzie ja mogę zapisać? Dobra. Spróbujemy gdzieś dotrzeć w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się uda. Muszę wyprowadzić tą minę mrozu. Jeszcze głębiej wchodzimy? God damn it. Czekajcie, wezmę sobie shotguna. Shotgun pomimo wszystko sieje większe spustoszenie, tym bardziej z bliska. Nawet czerwonego potrafi zatrzymać, oczywiście jest szansa, że go obalimy. Natomiast zabić niestety nie. Musimy gnoja zamrozić. Betoniarka. No dobra. Czekajcie! Coś mnie wpadło. Do shotguna. 4 peski dodatkowe. Właśnie. Trochę bardziej doświetlone miejsca teraz są. Coś tu będzie. Czuję. O, mówiłem. Kurde, balans. Ja pierdziele, zdążyłem? Fuck shit! Co za podstępne pedały, no? Nie, no nie mów, że jesteś znowu... No, 100%. Ja nie mam podglądu na ilość jej staminy. Ja nie wiem, czy tu można sobie ustawić. Ja włączyłem sobie, żeby był widoczny... Co to było? Żeby był widoczny jej pasek energii, natomiast ja go nie widzę. Co to jest? Czekajcie, ja tu się zawróciłem, czy o co chodzi? Czy po raz wtóry mamy to samo, czyli jakieś rusztowanie? Dobra. Kolejne rusztowanie. Kolejna delikatna wspinaczka. Wózek widłowy. A nie wiem, co oni tu robili, że wózka potrzebowali, ale... O kurde! Bydlaku zasrany! No to jest dziadostwo, no mega dziadostwo! Ale skuteczne. Najbardziej prymitywny rodzaj straszenia, ale zobacz jaki skuteczny. Przynajmniej na mnie działa, no. Zresztą jestem jakimś kuźwa horrorowym prymitywem. Nie trzeba jakiejś wykwintnej tutaj... i straszenia poruszanymi jakimiś kotarami czy coś, wystarczy po prostu jakieś brzydala wystawić mi za rogu i walę kubę pod siebie. Dobra, wystrachany. Tam jest szafa. Tam jest szafa? Dobrze kombinuję? Tam się można jakoś dostać? Czy jakiś tu secret jest? Dobra, walić to. Siadamy. Oczywiście te szafy, ja już wspominałem, warto je robić. Ja tam znalazłem powiększony magazynek do tego karabinu maszynowego swojego. Dzięki czemu nie mam 30, tylko mam 45 pestek w magazynku, co jest dużą różnicą.
bo ona sobie lubi poprzeładowywać trochę długo. Schodzi jej na tym przeładowaniu. Mogę się tylko domyślać, co jest w innych szafach, tylko że one niektóre po prostu mają... Patrz. Użyj systemu... Aha, dobra. Czekaj, to o co tu chodzi? Czekajcie, sprawdzimy. 1, 2... Trójka jest przy wejściu, z tego co widzę, tak? Tu są drzwi, tymi weszliśmy, czyli to będzie trójka. Czyli rozumiem, trzeba będzie podpalać w jakiejś kolejności sensownej. Czekaj, to zobaczę sobie. A więc, skoro tu jest trójka, to tu będzie jedynka. Tak, na chłopski rozum. Jedynka. Naprzeciwko, mam nadzieję, że to nie jest na czas. Naprzeciwko jedynki będzie dwójka. Te zagadki logiczne nie są trudne w tej grze, natomiast niektóre, jak człowiek pierwszy raz staje przed faktem, że ma coś rozwiązać, to zanim minie to oszołomienie, trochę czasu minie. O! Widzicie? Bez pudła. I wentylacja zaczęła działać, czyli się nie podusimy. Otworzyli nam tu drzwi. Hey, doctor, can you hear me? Ventilation system has started working again. Incredible! You saved us! You can't be Hades. Cut the crap, you owe me an explanation. You've earned our trust, dear. Join us. We have much to discuss. Wróć do doktora, czyli mam wrócić tą samą trasą? Czekajcie, ja widziałem, że tu się jakieś drzwi otworzyły. God damn it, ale chyba te drzwi nie dla mnie, tylko gdzie indziej te drzwi się otworzyły. Niestety, będziemy musieli chyba wracać. Czekajcie, tędy weszliśmy, czy tamtędy? Bo już mi się powcikało. Tędy. Ale tu są jeszcze jakieś drzwi. Możemy z nich korzystać? Nie, to są drzwi, z których nie da się skorzystać, czyli... Powrót następuje... tymi samymi korytarzami. Podejrzewam, że fakt, że udało nam się tutaj otworzyć, uruchomić wentylację, będzie w odpowiedni sposób nagrodzony. Czyli szykujmy się na bitwę. Oczywiście w związku z tym faktem nikt nie podrzuci mi kolejnych apteczek. Szczerze wątpię. Tym razem latarka nie zgasła. Jestem mega zdziwiony. No dobra. Dropka. Dojdźmy do jakiegoś punktu zapisu. Z tego co pamiętam, po drodze były dwa. Także wydaje mi się, że to będzie fajny moment, żeby sobie zakończyć odcinek. Tym bardziej, że już mi troszkę schodzi. Czasowo. Zamulam. No, pomimo tego, że już odbyłem tu jakieś spotkania, podejrzewam, że może być powtórka z rozrywki. Czekajcie. Czasami jest tak, że jakby się pojawiły teraz te patałachy, to ten X, który teraz się pojawia, że mogę wejść, jest przekreślony i nie można wejść. Nie można patałachów odstrzelić z góry. Nie da się. Oczywiście mój spryt i pomysłowość nie są tu nagradzane. Moja innowacja. No dobra. Dalila. Idziemy. Ten pan tu leżał? Nie, to pani, chyba tak. I słuchać od Daili. Sakra. Teraz się kuźwa wzięli za wyskakiwanie patachów za zakrętu. Muszę tutaj za zakrętem uważać. Dobra, idziemy do drabiny. Haha, chyba się uda. Dalila, do góry. No bym powiedział, taka duża drabina. Dorodna. Kurde. Idziemy sum. Dobra, jest punkt zapisu. Zapisujemy. Już zapisywaliśmy raz. Zapiszemy po raz wtóry. Nadpisać chcę, tak dokładnie. Dobra, słuchajcie, nie odwrócę jej przodem. Nie chcę Franca jedna się odwrócić do nas. Dubskiem. Także
Co, w dzisiejszym odcinku to wszystko, tym bardziej, że pykła 40 minuta. Serdecznie zapraszam już niebawem na kolejne odcinki, które będą wpadały regularnie. Także pozdrawiam, trzymajcie się, nara, cześć.